Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Fansim, witam Was w kolejnym odcinku Rescue 2. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się na samym początku w zestawie remizie, można powiedzieć, ratowniczej, dlatego że nie jest to tylko remiza strażacka, ale również tutaj swoje pomieszczenia mają, ma również zespół karetki pogotowia, no i tutaj wszyscy i strażacy, i ratownicy, że tak powiem, medyczni, którzy sobie stacjonują tutaj w tych, słuchajcie, pomieszczeniach. Tutaj są ich wszystkie, że tak powiem, makiety, pomieszczenia, jakieś techniczne, jak widzicie, tutaj chyba pomieszczenie do ładowania butli do tych aparatów, które są noszone przez strażaków. Widzimy sobie jakieś gaśnice. Także mamy również obraz na to, jak wygląda, słuchajcie, praca tutaj i pomieszczenia socjalne tych pracowników. Za chwilę przejdziemy już do mapy. Dwa zdarzenia, które zostały uruchomione wcześniej. Także się zaraz do nich przeniesiemy. Dwóch strażaków miało awans, że tak powiem, w doświadczeniu, więc zostało im nadane już, są tutaj takie możliwości, słuchajcie, właśnie przydzielania talentów różnych dla ratowników medycznych, jak również dla strażaków. Także prosiliście mnie wcześniej też w komentarzach i na moim fanpage'u o to, aby właśnie pokazywać też takie niuanse, dokładnie takie rzeczy. Ja powiem tak, ja już dawno nie grałem tutaj w Rescue 2, więc znowu będę musiał się pewnie sobie przypomnieć pewne rzeczy, które się tutaj wykonywało. Ale mam nadzieję, że sobie to wszystko jakoś tutaj już zaraz chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda przy realnych działaniach. Także przejdźmy już na tą główną mapę. I już przechodzimy do misji fabularnej. Jest to misja, której wykryto dym w dzielnicy mieszkalnej i udało się tam na sprawdzenie, co jest jego źródłem, prawda? Zostały tutaj wysłana i karetka, i pojazd straży pożarnej. Mamy pożar, że tak powiem, mieszkania, domku jednorodzinnego, tak to przynajmniej wygląda. Czekamy na przybyłe samochody, które są zadysponowane na miejsce. Ja już taką akcję tutaj przeprowadzałem, one się, widzę, powtarzają. Przesuniemy tą karetkę troszeczkę w inne miejsce. W pierwszej kolejności niech, słuchajcie, niech jeden ze strażaków wyniesie poszkodowanego, z tym, że on musi przede wszystkim... On musi przede wszystkim, drugi strażak mnie interesuje, ten oto strażaczek musi, przepraszam, musi wyłączyć napięcie, a ten spróbujemy, aby wywalił te drzwi, można było się tam po prostu dostać. Dobra, ten już sobie wróć. Tutaj za chwilę zostaną drzwi wywalone. W tym momencie możemy wziąć poszkodowanego. O właśnie, i w tym momencie już go wynieść. Także słuchajcie, przede wszystkim nauka w tej grze, bo tutaj jest naprawdę, trzeba to dalej, chłopie, się przesiąść, a ty weź z wozu końcówkę z dyszą gaśniczą. Teraz tak. Musimy również podłączyć wodę. Podpinamy się do samochodu. Ty zostaw mi poszkodowanego, tutaj mniej więcej. A ty weź go do szpitala. Dobra, wchodzimy i gasimy, żeby to się nie rozprzestrzeniło, słuchajcie. Dobra, wodę już mamy. Z tym, że ty za daleko wszedłeś, bo będziesz zaraz objęty ogniem. No właśnie, o tym mówię. Ty już możesz gasić.
trzeba uważać, ponieważ ten strażak musi, słuchajcie, stać ze sporej jednak odległości. No właśnie, on zaraz mu się skończy, skończy mu się powietrze i musi w tym momencie wychodzić. Taki jest tutaj problem. Może tutaj niech już zostanie odwieziony do szpitala. Ostatnio mi jakoś lepiej poszło z tym gaszeniem tego pożaru. Dobra, ty wsiadaj do auta. I od razu tą karetkę już odeślę do szpitala. Teraz tak, może ty wejść z samochodu. Też końcówkę gaśniczą. Dokładnie, podłącz się tutaj do pojazdu. Jak widzicie, wcale nie jest tutaj takie to wszystko proste. Musisz się podpiąć pod wóz. Dobra, ewentualnie zróbmy tak. Zostaw to. Ty też to zostaw, ponieważ masz... Chodź tutaj. Wsiąść może do wozu. A ty podejdź i weź tutaj tą prądownicę. Tak, już się nauczyłem. A, i ugaś. No nie chcę zadziałać. A może teraz. On za blisko wchodzi. Ewidentnie. Wycofaj się. Wycofaj się. Stój tutaj. I ugaś to. Ale chłopie, no nie wchodź mi tutaj. Bo zaraz będę cię musiał wyciągać. No widzicie, on jest objęty ogniem i traci swoje parametry, niestety, obronne. Szkoda, że nie. On ostatnio jakoś działał lepiej, muszę wam powiedzieć. O, teraz jest ok. Musi stać po prostu w dosyć dalekiej odległości, albo udało się po prostu to wszystko ugasić. I tutaj innej opcji nie ma. Pytanie tylko, czy ten jeden ze strażaków ma już... O właśnie, tutaj sobie pogasił. To ja muszę obserwować jego wskazania parametrów. Czy też nie jest poddany działaniu tego płomienia. Widzę, że sobie już coraz lepiej radzi. Chyba ugasi tutaj ten płomień za chwilę. I tam zaraz mu zostanie jeszcze jeden. Dobra, ugaś. Jest, udało się. Bez strat w ludziach, są awanse, jak widzicie, kolejne. Mamy tak naprawdę awansowanych dwóch strażaków, jednego ratownika. Także zdobywam znowu pieniądze, zatem dochód 5500, bardzo fajnie, można kupić nowe rzeczy. I właśnie odblokowano pojazd drabinowy, także będziemy teraz dysponowali już w tym odcinku prawdopodobnie takim oto fajnym pojazdem. Wejdźmy do tej misji szkoleniowej, zobaczmy jak to wygląda. Podjedź wozem w dane miejsce, zróbmy sobie tą misję szkoleniową, zobaczymy jak to wygląda. Dobra, wysuń drabinę. Wysuwamy drabinę do poszkodowanego. Ale to coś nie chce zadziałać, może teraz. Proszę bardzo, drabina się wysuwa, bo się zaraz wysunie. No proszę. Wybierz strażaka. I niech wejdzie po tej drabinie. Użyj. Użyj. No właśnie. Jak to teraz ma to zrobić? Aha.
Dobra, tutaj na samym dole trzeba złapać, ok, w porządku. No i strażak się, jak widzicie, wspina po tej drabince do samą górę. Podnieść cywila. Proszę bardzo. Mamy cywila. I zejść z drabiny. Dobra, muszę zacząć, gdzie tu kliknąć. Tutaj, na dół. Dobrze. No i on schodzi z poszkodowanym na dół. Także niby nic trudnego. No, zobaczymy w prawdziwych działaniach, jak to będzie. I połóż cywila. Dobrze. No i proszę bardzo. Schowaj drabinę. Obraca się ładnie. No i mamy misję szkoleniową zakończoną. Jesteśmy już znowu na głównej, wejdźmy do głównej remizy. Chciałbym awansować przede wszystkim tych moich strażaków. Mam jednego, mogę mu dać, przypisać mu odpowiednie talenty. Dajmy mu może coś takiego jak hydraulika pożarów. Dajmy mu kwalifikacje do gaszenia pożarów na wysokości. I doświadczony ratownik. Prędkość podczas niesienia sprzętu albo... Tak, to będzie strażak taki typowo ratowniczy. Dokładnie. Mamy jeszcze możliwość awansowania drugiego ze strażaków, z tym, że on będzie sobie już... będzie strażakiem gaśniczym. No dobra, mamy awansowanych strażaków, także przejdźmy do misji. Wysyłamy tutaj jednostki zarówno strażackiego wozu i karetki, z tym, że dobrze, tutaj już zostały wysłane jednostki, natomiast przejdźmy jeszcze raz do remizy w celu może zakupu pojazdu. Zobaczymy, czy mnie w ogóle na niego stać. Stać mnie 6000. Zakupuję wóz strażacki z drabiną. Zobaczmy sobie, czy on tutaj, co on tu posiada. On tu posiada... Dobra, natomiast jak to wygląda w przypadku... Widzę, że on nie potrzebuje w ogóle strażaków. No to dobrze, to dla mnie jeszcze lepiej. Dobra, mam już zakupiony trzeci wóz. Czekamy na jednostki, które jadą w miejsce tego pożaru. I zobaczymy, co to za misja nas tutaj czeka w tym konkretnym miejscu. Słuchajcie, zgłoszono kolejny pożar. Musi on poczekać chwilę, jak sobie ogarniemy sprawę z tym. No, wystukałem się z kasy, jak widzicie. 760 kredytów mi tylko zostało. I czekamy tak naprawdę. Już pierwszy dotarł. Jeszcze drugi. I rozpoczynamy misję w takim razie. Jest już, rozpoczynamy misję. Mamy rannego, mamy pożar przy jakichś ławkach, przy domu jednorodzinnym. Dobrze. Tutaj szybciutko by trzeba było, karetka niech podjedzie dalej. Dobrze, wysiadamy z pojazdu, od razu łapiemy się za gaszenie, że tak powiem. Podłączamy wodę. Gdzie tu mamy hydrant jakiś? Zaraz zobaczymy. Dobra. I podchodzimy i gasimy wodę. Przepraszam, gasimy. A ten gostek będzie łapał rannego. Zobaczymy, czy da radę. I szybko usuń go tutaj w miejsce. Miejsce bezpieczne. Tego połóż tutaj, dobrze. A ty kolego, to właśnie tutaj jest, to jest tak, że nie zawsze ten strażak, nie zawsze ten ratownik jest w stanie zadziałać szybko.
Dobra, i ratuj gościa. Natomiast tutaj szybciutko trzeba się podłączyć do wody. Szukam gdzieś hydrantu, jest. Tu zaraz skończy się woda w wodzie. On już rozwija tutaj sieć wodną. Co prawda można by było tam przez ten rozdzielacz to robić. Dobra, teraz tak, odłóż to narzędzie do... Bierzemy gościa do... Dobra, już zaraz będzie woda, już strażak będzie mógł tutaj sobie gasić. Natomiast ten zabiera poszkodowanego. No, także tu jest kwestia, wszystko słuchajcie wprawy, tak naprawdę. Jak już dojdziecie do wprawy, to już można wtedy zacząć działać w miarę schematycznie. Natomiast trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, jak pojazd musi mieć tutaj wodę. Dobrze, i karetkę odsyłamy już do szpitala. A tu zaraz strażak ugasi wszystko to, co powinien. Czyli przede wszystkim jakiś żywopłot się tutaj pali. Widzicie, był grill. Grill mu się rozpalił, była butla z gazem. I mamy misję zaliczoną. To kolejne punkty do doświadczenia poszczególnych tutaj i strażaków i ratowników i mamy dochód 818 za tą misję. Jest zgłoszenie co do kolejnego pożaru. Pożar wygląda dosyć poważnie. Trzeba by było wysłać tutaj przede wszystkim wyślemy w lekki wóz strażacki i pojazd z drabiną. Widzę, że już sprzęt techniczny powolutku pierwszego lekkiego wozu gaśniczego dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba będzie go naprawiać, ale to poczekamy jeszcze i zobaczmy, co nas czeka w kolejnym zdarzeniu. Mamy kolejny pożar zgłoszony, ale poczekajmy. Zostały wysłane dwa wozy. One muszą jechać dosyć daleko i wąską drogą, więc jakiś czas zajmie to, kiedy one tam sobie, słuchajcie, dojadą. Jak widzicie, jedzie już ten samochód z drabiną. Jest tutaj naprawdę... To już jest 16 zgłoszenie. Ponieważ ja troszeczkę się pobawiłem, że tak powiem, bez was, aby dojść do jakiejś wprawy przy tym zdarzeniu. Tutaj już tylko minuta została na rozpoczęcie tej misji. I rozpoczynamy misję. No i tak, co my tu mamy? Mamy pożar wózka widłowego. Drabinę zadysponowałem sobie tak dodatkowo, ponieważ nigdy nie wiem, jak to może wyglądać, więc tak, szybciutko bierzemy dyszę, a ty koleżko ustaw się na razie z boku, jak mi nie będziesz potrzebny. Ty podłącz się do wozu. Wóz podłącza się do wody. I teraz koleżka będzie sobie tutaj, podejdzie sobie bliżej i zacznie gasić. Zobaczmy, czy tu nigdzie nie ma prądu. Na razie nie widzę żadnych osób jakichś. Nie widzę też poszkodowanych. Widziałem takie wieże dosyć wysokie. Myślałem, że będzie trzeba ewakuować jakąś osobę, ale na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby, więc... No ja tą drabinę wysłałem tak trochę zapasowo, ale niech ona sobie tu stoi na poboczu. Zaraz zobaczymy, czy da się podłączyć na dwie armatki do wozu. Mi się wydaje, że chyba jednak nie. Nie. Zróbmy inaczej. Odłóż to narzędzie. Natomiast weź z pojazdu coś takiego jak rozdzielacz. Zobaczcie, ten gasi i nic. Żeby te butle tutaj nie wybuchły. Ulejmy te butle.
tym miejscu. Pytanie, czy ty będziesz mógł się podpiąć pod butę schodził. Tutaj jeszcze trzeba pogasić w tym miejscu. Żeby te butle się faktycznie tutaj nie zajęły. Ale zróbmy to jeszcze inaczej. Niech odłączy, ten się podepnie. No, żeby nie doszło do wybuchu, bo wtedy będzie wesoło. Dobra, teraz ten się podepnie, strażak. Ok. Trochę to potrwa. Dobra, idź to i ustaw mniej więcej tutaj. Ty się podepniesz tu. A ty weźmiesz z wozu. Też ktoś może gaśnicę weź. A ty podejdź i już gaś. Ciekawy jestem, czy on będzie w stanie to jakoś ugasić tymi gaśnicami. No gasi. A ten strażak, czy będzie w stanie ugasić? Powiedzmy, no to jest ugaszone, fajnie. No i brawo, udało się. Bez żadnej katastrofy, 857 wyjście z misji. Bałem się, żeby te butle jednak nie wybuchły. Dobrze, mamy kolejne zgłoszenie. Wysyłamy tylko jeden wóz strażacki. Czekamy na kolejne zgłoszenie. Zobaczmy tą remizę od środka jeszcze. Czy tu wszystko jest ok? Zobaczmy na karetkę. Karetka stan techniczny ma no jeszcze ponad, delikatnie ponad połowę, także niech tak będzie. Mamy jednego tylko ratownika, ale w tym momencie właśnie się zastanawiam. Dobra, już niech zostanie dwóch. Niech zostanie dwóch, dwóch będzie miał mało doświadczenie. Dwóch pojazdów nie ma. Co my tam jeszcze możemy zakupić? Na razie nie, trzymam miejsce na inne pojazdy. Dobra, czekamy na kolejne wezwanie. To znaczy wezwanie już jest, czekamy na kolejny pożar. Będzie to pożar prawdopodobnie budki z fast foodem, z hot dogami. Także już jeden z wozów jedzie na miejsce. On jest rozchwytywany, z jednego miejsca jedzie na drugie, ale fajnie. Coś się dzieje, rozpoczynamy. Dobra, pali się faktycznie, trzeba będzie się podłączyć. Dość dwóch doświadczonych dosyć strażaków jest. Dobra, mamy już wóz na miejscu. Wysiadka. Jeden od razu idzie po ten rozdzielacz. Ten się od razu podłącza do wody. Ten się od razu podłącza do tego. Ten ma z dyszą gaśniczą bierze. Ten idzie tutaj. Albo tutaj. Mniej więcej. I zostawia. A ten już idzie w to miejsce. Dobrze. Ty zostawiasz, chłopie. Ty się podłączasz pod niego. A ty bierzesz też inną końcówkę gaśniczą. Będziecie sobie gasili na dwa. Tutaj. Z dwóch stron będziecie gasili. I proszę, jedziemy. Gasimy. No, on sobie daje spokojnie radę.
na razie sam. Samochód ma, ma wodę. Fajnie, że są te kolory tutaj przy tych wężach. Wtedy już nie zdążył nawet ten pierwszy się rozwinąć. No dobrze, kolejne doświadczenie. Zobaczcie, że tym razem dochód dosyć duży, bo to 966. Już mam na chwilę obecną 3400. Także, no niestety, drabinę mam zakupioną, także postęp jakiś w odcinku jest. Natomiast, słuchajcie, jeszcze nie było misji z wykorzystaniem tej drabiny do ściągania ludzi gdzieś tam z jakiejś wysokości. Może to będzie w przyszłym odcinku, tak, już dzisiaj ten odcinek kończymy. Prawie 30 minut niecałe, więc myślę, że to na odcinek jest czasu wystarczająco. Wystarczający jest czas, żeby pokazać pewne te rzeczy, które się w grze rozwijają. Dobrze, na pewno spodziewajcie się kolejnego odcinka z Rescue 2. Jest to taki nowocześniejszy zastępca, że tak powiem, Emergency 4. Aczkolwiek mówię, do Emergency 4 jeszcze będę na tych modyfikacjach wracał. Także ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie filmów. Komentujcie, co ewentualnie można by było tutaj jeszcze, nie wiem, usprawnić, coś dodać, może macie jakieś doświadczenia z tą grą. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.